Ty. Nie? Mi. Ty. Cześć wszystkim, z tej strony. I sounded like a... Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj witam was z moim rosem, bo będziemy testować po raz kolejny wspólnie azjatyckie słodycze. W tej edycji jednak jest również coś do picia oraz są takie słone przekąski, więc będzie na pewno interesująco. Muszę zamknąć okno. Are we starting from fortune cookies? Let's start. Zaczniemy od, nie wiem jak to się nazywa, ciasteczko szczęścia? Że w środku ma przepowiednie, bo może nam przepowiedzieć nie jedz, bo się udławisz. Kto wie? Are you bored with my talking? No. Good. That's it. How do you eat it? Do you have to break it? You can break it, because you've got your fortune inside. Break it. Łamiemy. Just like cone, an ice cream cone. Jak rożek od loda, tak smakuje. Dobre, nawet dobre, taki rożek od loda. Do you have? Courage is the resistance to fear and the mastery of fear. Nie wiem jak to przetłumaczyć, ale coś o odwadze. A ja, between whom there is a hearty truth, there is love. Czyli nieważne, ale dobra przepowiedź o miłości. Coś bezpiecznego, bo może to być całkiem normalne. To są żelki o smaku grapefruit, winogronowym. O, o. Smell it. It's horrible. It smells like alcohol. Taki alkoholowy, chemiczny smak. Chemicals. Mm-hmm. Very chemical. Try one. Maybe they're out of date. No, I checked the date 1 year ago. Oh, we've had these before. No, we didn't. We did them the last time. No. Takie małe winogronka. Kolor i kształt ładny, ale powiem wam, że śmierdzą. Zobaczymy jak... Roz! Disgusting! It's a mole. Obrzydliwe. Mole. Eat my mole. No. Right, try it. Mm. Oh, it's water. O ile w zapachu były ohydne, tak w smaku, o, rozkontynuuję, bo dobre. Good. Nice. Yeah, not bad. Naprawdę fajne, także te się okazały smakowo całkiem spoko. Rozproponuję teraz coś z przekąsek, czyli coś słonego. We have two. Mamy dwa do wyboru. Albo rybne, albo to. What would you like? Fish or fish. This? What's that? Fish. And what's that? Bean curd. Kurt. Let's go bean curd. To spróbujemy tego i to jest bean curd. Ja sprawdziłam w słowniku, bo nie wiedziałam co to jest, ale to jest chyba tofu. I tofu jest tutaj o smaku grzybowym, ostrym, pikantnym i hot pepper. To też, it's also spicy. Spicy. So, więc trzy smaki, które są spicy. Pikantne. Wszystkie są zapakowane w oddzielne opakowania. Pick one. Are they all the same flavor? No, they are three. Mushrooms, hot mushroom, spicy flavor, hot pepper flavor. Więc takie mają, poczekajcie. Z jednej strony jest takie dużo napisów po chińsku, a z drugiej to wygląda tak. Trochę jak pasztet. Like pate. Looks like pate. Ros ma takie. Wygląda nieciekawie, ale może być przepyszne.
Czekajcie, zobaczymy jak smakuje tofu ze smakiem, bo normalnie tofu jest raczej bezsmakowe. Okej. Oh, it looks horrible. To, Like tofu. spicy. Spicy. You know how it tastes for me? The consistence like Sausagey. sausage. To Like jak parówka. hot dog. Konsystencja jak hot dogowa parówka. Oh, it's like dog food. Take mine, I'll take yours. Dziwne, w konsystencji normalnie parówka. Się już utytłał, no. That's... Did you like? No, no. Nie lubię marnować jedzenia, to pewnie zjem, ale to nie jest takie dobre. Teraz coś słodkiego. Zobaczcie, Romantic Heim. Nie wiem, co to znaczy Heim, bo się nie znam. What is Heim? Don't A, Ros też nie wie. Ale patrzcie, to wygląda jak taki wafelek, co w środku ma. O, nie możecie Rosa widzieć. Że w środku ma jakiś waniliowy krem. Także może być całkiem dobre i przypomina mi to nasze. Like the box. Pretty Yeah. cool. It's a big Gęko cigarette jest fajne. box. Cigarette. Zapomniałam, co mi przypomina. Ładnie zapakowane. It's for sharing. To jest właśnie romantyczne do dzielenia się. Would you like to share with me? No. On nie chce się dzielić. Nie. Yes. A, dzielmy się. Co mówi? Takie to wygląda, takie dwie pałeczki i będziemy się dzielić. Masz swoją pałeczkę. Tego kremu tu tak nie widać nawet. Did you Good. like it? Yeah. Dobre. Takie to opakowanie jest po wyjęciu. Rosje kolejne. O, dziękuję, thank you. You're welcome. Przepłuczemy sobie usteczka za pomocą tego napoju. I to jest trawa cytrynowa, lemongrass z nasionami bazylii. Także tak, i teraz patrzcie na to, co w środku. I w Frog's blood. środku, tak, Ros mówi, że to jak wygląda jak ikra żaby. Także zobaczymy. Ready? Yeah. Się otwiera jak nasze tymbarki. Has it been in the fridge? Try it. It's quite nice. From the fridge would be Just nicer. not gonna look at it. Czekajcie, opinia Rosa. Oh no. No, No. no, nie, nie. Oh, it's... Nie wiem. Dla mnie Do może you like być. it? Nie. All for you. Nie. It's okay. Takie. Może cookies? Cookies! Ciasteczka. I to są jakieś ciasteczka. Czekajcie, co to jest? Hao Din Dian. Ale nie wiem, czy to jest firma, czy to już jest nazwa ciasteczek. I że są chrupiące, ale też żujące ciasteczka orzechowe. Mój polski jest po prostu tragiczny. I tak wyglądają. Tak wyglądają po wyjęciu z paczki. I muszę przyznać, że są bardzo delikatne. Bardzo się łamią, takie kruche są. Can't taste nut. Do herbaty. I would say tea biscuits. Do herbaty. Takie nie za bardzo słodkie,
Też nie za bardzo orzechowe, ale ta konsystencja ciastka jest fajna do herbatki. Roz mówi, że po kolejnym gryzie nawet zaczął czuć orzechy, także zapiję moją trawą. No, I want my favorite drink now. Może zostańmy przy orzechach. To są Peanut Crunchy Bar. Tak, 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 tak. I no, i wyglądają jak psie takie smakołyki. Takie same dla psów kupujemy. Także może być to bardzo interesujące. O! Patrzcie na to. Wyjmę wszystkie cztery. Look at this. Different colors. Different flavors. I don't know, but different. No, no. Są tutaj cztery. Nie wiem, czy każdy jest o innym smaku, czy tylko są inne opakowania. Mamy różowe, białe, czarne i na koniec niebieskie. Ale wszystkie one, nie wiem, wyglądają tak samo, także się przekonamy. Takie wyglądają zwykłe. Oh god. Nice or not? Flavor's okay. Very nutty. I don't like the consistency. It's a peanut butter. To jest masło orzechowe w środku z lekkim posmakiem słonawym. I love it. You like that? Mhm. Naprawdę mi smakują. W sumie to się nie podzieliliśmy z Rosem i nie wiemy, czy to oddzielne smaki, to może let's try another one. And share with this. Yeah, you're the first thing. Teraz próbujemy czarne. It just looks horrible. I think this one. Jemu nie smakuje. Ten nie był aż nice. Taki słony. I could get the light then. Nie. They take a bit of getting used to. Całkiem dobre, mi tam smakują. A teraz coś bardziej zdrowego, bo owocki. I to są czerwone daktyle. Ale nie wiem, czy to czerwone daktyle to jest taki rodzaj daktyla, bo nigdy nie słyszałam, czy są po prostu czerwone, bo są czymś pokryte. Także się przekonamy. Tak wyglądają. Tutaj jest też napisane Candied Jujube. I nie wiem, co to znaczy, ale zobaczymy jujubę. Smells like dates. Pachną jak daktyle. Smakują jak daktyle, pachną jak daktyle. Dobra. Mamy jeszcze jedną przekąstkę niesłodką. I to jest coś rybnego. I zapomniałam sprawdzić w słowniku, jaka to ryba. Bo to jest jakaś. Poczekajcie, zrobię tak. Pollock. Ja zapomniałam sprawdzić, co to jest ten pollock. Ale tutaj pisze, że ten ryba ta pollock o smaku łososia. Także jakąś dali inną rybę i nadali jej smak łososia. Może być obrzydliwe. Ale intensywny. Ale rybom daje. Co try? Do piwa będzie dobre, chyba, jeżeli to jest w ogóle jadalne. That's a long one. So look at all see. Oh god, Ma. It's like cat food. Oh god. It's sweet. It's disgusting. Powiem wam, że to widzicie reakcję Rosa. To wygląda tak i to jest chyba w słodkim chili. I think it's sweet chili. Jest is słodkawe. But mainly fish. Jest bardzo rybne, słodkawe.
I konsystencja tego jest takie trochę ciągnące, żujące. O, co? To nie jest dobre. Napijmy się zatem, żeby to zapić, napijmy się napoju z aloesu. Aloes! Próbuję. Okej. Okay. Awful. Yeah. If you don't like it, then No, I'm not it's gonna. not that I don't like it. It just, you see what they said? Jelly drink. And is that it? Basically, it's like jelly that's not set. To jest, bo tutaj jest napisane, że to jest napój, ale w formie galaretki. I to jest formy, it's sweet. Formy galaretki jest. Nie polubi. It's got bits in it. It's this jelly It's. or aloe. It was jelly. Tak myślałam. Did you Roz like nie it? polubi. Dziwny, trochę za słodki jak dla mnie. Mam mieszane uczucia. Myślałam, że będzie aloesowe bardziej bez smaku, żeby tak przepłukać, ale nie wiem. Mamy jeszcze dwie rzeczy. I jedna rzecz jest tylko dla mnie. Bo Ross nie może tego jeść. It's only for me. Patrzcie, to są takie pałeczki. Zbliżę. Red wine chocolate flavor. I Ross tego nie może jeść, bo jest uczulony na kakao i czekoladę. Biedny Ross nie może jeść czekolady, także ja szybko skosztuję, bo o smaku czerwonego wina, jakieś cukierki. Cukierki to będą takie jakby ciasteczka, te pałeczki. To ja jestem zainteresowana. O! Wyglądają jak nasze paluszki, tylko brązowe. Nie czuję wina. I can't taste wine. No? Well, Maybe. what's that? Nie wiem, jaki to jest smak. Na pewno zjem te wszystkie, bo mi smakują, aczkolwiek nie wyczuwam tutaj czerwonego wina ani nic. Jest czekoladka, jest dobre, bardzo mi smakuje. Oj. Także to mogę polecić. Polecam, ale nie wiem, czy akurat wyczujecie wino. Może tak, może to ja nie czuję. I ostatnia rzecz, jaką mamy, to są cukierki. Tak, Ros już się cieszy, bo to są cukierki takie ciągnące. Tak mi się wydaje, jak takie rozpuszczalne gumy do żucia. I te są o smaku truskawkowym. Teraz zobaczymy. Wyprodukowano i pakowano w Tajwanie. Także these are from Taiwan? Taiwan. Is it bubblegum or is No, it I think the it's just swallow? Is chew. it chew? I Right, think okay. chew candy. One nie mają żadnego tu koloru na opakowaniu. Także zobaczymy. O! W środku są trochę różowawe. Różowawe. Dobra. Bardzo słodkie. Takie rozpuszczalne gumy do żucia. Can you taste strawberries though? Rozwyczuwa nutę truskawkową. Także te polecamy. Recommended. Yes. To wszystko. To teraz wam powiemy. What's the winner? Well, for me, my personal favorite. Romantik. Ros wybiera romantik. A ja? You? You know what? I would pick this. Okay. Te mi smakowały psie smaczki. Beautiful. Thank you. Także słuchajcie. Razem z Rosem się z wami pożegnamy. We have to say bye bye. Pozdrawiam wam. Repeat after me. Okay.
Pozdrawiam. Pozdrawiam. Przesyłam. Psznie psieniam. To jest jakie? Pozdrawiam. Pozdrawiam. Przesyłam. Przesyłam. Buziaki. Buziaki. Całusy. Całusy. Uściski. Uściski. I do następnego razu. Razu. Pa!